Lepiej zmoknąć w Beskidzie, niż usychać w pijanym Zwidzie. Jakub, Tomasz, gotowi? Jakub, wyglądasz naprawdę profesjonalnie, muszę powiedzieć. Mógłbyś być właściwie folderem Ortliba. Najszybciejszy będziesz. Ruszamy z zagrody Chryszczatej. To maszyny chłopaków, a to moja. Obiecany mój system. Ja pokażę z bliska. Kurczę, coś mi się krzywo przypięły te parówy, ale to nic. Ty, ale masz faktycznie ogromne to torba. No, ale one wożą głównie powietrze. A tam masz powietrze. Tak, tam mam tylko groksy. Po jednym, każdej parówie. No. Ale lecimy. Mój nowy eksperyment, czyli kapelusz pod kaskiem. Średnio, jak na razie średnio udany, chyba będę musiał sobie to zmienić, ale zobaczymy. Jak jest? Pamiętaj, że będziemy to emitować w paśmie dla dzieci też. Czyli przed 23. Powiem wam tak. Jest okrutnie. Pada deszcz. Znaczy to się to jest mrzawka tak naprawdę. Jak jeśli chodzi o sam opad, ale wiatr jest taki intensywny. Bieszczada się praktycznie nie zdarza, bo jednak te góry trochę chronią, a tu już jesteśmy, no jesteśmy Beskidzie Niskim jednak, bo minęliśmy już dawno Komańcze. Chociaż granica między Beskidem Niskim a Bieszczadami jest w zasadzie umowna, ale przebiega po prostu na linii Osławy i przez przełęcz Łupkowską. Także najpierw wjechaliśmy w Beskid Niski, a potem jeszcze liznęliśmy troszkę Bieszczadów na jego krańcu, czyli w Komańczy. Jest ekstremalnie, jest naprawdę, ten z kapeluszem pod kaskiem był debilny i się nie sprawdził, także wróciłem do standardowego, ale zobaczcie jakie są widoki. To jest to. Jest ekstremalnie nieprzyjemnie, ale jednocześnie absolutnie fantastycznie. Polecam. Słuchajcie, no i generalnie powiem tak, była to najgorsza chyba wycieczka, w sensie najgorszy etap rowerowy, jaki kiedykolwiek zrobiłem w Bieszczadach. Nie wiem, czy koledzy mają, myślę, że podobne wrażenia. Po prostu wiatr i deszcz. Deszcz teoretycznie niewielki, ale po prostu przy tym wietrze sprawił, że momentami padał poziomo. Przemokliśmy totalnie po prostu. I zamiast... początkowo chcieliśmy spać w chałupie elektryków. Na polanach surowicznych, ale odpuściliśmy ten temat, bo tam trzeba by było namioty rozbijać. No masakra, naprawdę wydawałoby się, że pogoda wcale nie ekstremalna, ale na rowerze to był po prostu dramat, więc mamy, udało się, Kuba zorganizował nam piękny domek z kominkiem, w którym wieczorem, dzięki któremu sobie pewnie wysuszymy buty chociażby, bo mamy wszystko totalnie mokre. Też masz przemoczone buty? Słucham? Buty też masz przemoczone, zakładam. No, mamy przemoczone totalnie wszystko. Ja przed chwilą wykręcałem koszulkę. No po prostu totalna masakra. Na szczęście, no w sumie, gdyby było jeszcze z 5 stopni zimniej, to byśmy po prostu umarli i tyle. No ale przejechaliśmy jakieś 41 km. Jak wyjeżdżaliśmy z zagrody Chryszczatej, to było jeszcze w miarę spoko, a później to już było po prostu totalnie strasznie. Ale jesteśmy w Beskidzie Niskim, w Jaśliskach, niezwykle klimatyczna miejscowość o fantastycznej zabudowie. Zaraz będziemy eksplorować lokalne karczmy. Myślę, że to nam dobrze zrobi. No i dzisiejsza wycieczka była świetnym sprawdzianem dla sakw. Forkpaki mamy, wszyscy trzej mamy te forkpaki. Koledzy mają ten większy rozmiar. Z wierzchu wyglądają na przemoczone, ale się okazuje, że jak wyciągnąłem ze środka, to jest akurat ten mój tak zwany suchy, czyli to jest ten, w którym znajdują się rzeczy, które mogą ewentualnie zmoknąć i nic się nie stanie, no bo są to kuchenne, łazienkowe sprawy. Ale w środku jest sucho, także spoko. Naprawdę zdały egzamin, no i klasyczne te Ortliby również. Tu przed chwilą zajrzałem do środka i jest ok. No z zewnątrz było wiadomo wszystko przemoczone, a w środku
Jest dobrze. No musiałbym jeszcze obejrzeć parówy, ale parówy raczej też nie powinny być przemoknięte. Parów ogólnie nawet nie otwierałem, bo mam, nie, przepraszam, wyjąłem tylko kroksy, bo tam jest mata, śpiwór i ukulele. Czyli rzeczy, które nie są w tej chwili niezbędne. Więc na razie sobie to leży na tej pięknej werandzie ze wspaniałym widokiem. Mogę pokażę ten widok może. Bo coś czuję, że będziemy polecać ten domek. Będę go polecał widzom, no, tutaj moim kochanym. O, widoki są bardzo przyjemne. Domki są dwa koło siebie, ale tak w miarę zacisznie. Słuchajcie, ten domek, cały domek kosztuje 350 zł za dobę. Wydaje mi się, że to nie jest dużo, jak za taki domek. Wydaje mi się, że na przykład w Bieszczadach to chyba troszkę drożej jest. No i słuchajcie, to nie jest tak, że my na męskim wyjeździe chlejemy wieczorami i nie wiadomo co, tylko my kulturalnie poszliśmy na kolację, jak przystało na trzech. A w ogóle polecam wszystkim moim widzom serdecznie, teraz mi się przypomniało, książkę pod tytułem Trzej Panowie na rowerach. Jest to druga część tak naprawdę słynnej książki Trzech Panów Wódce, nie licząc psa. Jest to moja ulubiona książka tak w ogóle. Ale Trzej Panowie na rowerach, jak to często bywa z sequelami, właściwie rzadko tak bywa z sequelami, że są równie dobre jak ta pierwsza część. I w tym przypadku akurat tak jest. Także przeczytajcie sobie książkę Trzej Panowie na rowerach. To będzie świetna taka dodatkowa ilustracja naszej przygody. Także zwiedzamy sobie, idziemy takim szlakiem historycznym przez Jaśliska, które są niesamowite. Tutaj mural pana Andrejkowa, których w całych Bieszczadach i w Beskidzie jest coraz więcej i naprawdę jest to myślę, że niesamowity pomysł przede wszystkim, ale realizacja też jest na najwyższym poziomie. Jest to jeden z nielicznych takich chyba elementów współczesnej kultury, które doskonale wpasowują się i w historię, i w estetykę miejscowości, także ogromny szacun dla tego twórcy. Wydaje mi się, że pan Andrejkow to młody człowiek. Wydaje mi się, że nawet może być młodszy ode mnie. Tym bardziej serdecznie gratuluję tego pomysłu i niesamowitej realizacji. No i tak sobie chodzimy po tych Jaśliskach. Chcielibyśmy dzisiaj obejrzeć film Wino truskawkowe, który był tutaj kręcony i żaden z nas go nie widział. Między innymi wystąpił tam Maciej Sztur. To jest film z 2007 roku. I w jednej ze scen Maciej Sztur wjeżdża takim gąsienicowym ciągnikiem, coś a la DT-75, tylko bez kabiny. Wjeżdża do jakiegoś lokalu, który w filmie nazywa się Galicja, a tutaj nazywa się jakoś inaczej, ale też do tego lokalu pójdziemy, jak już będziemy znużeni zwiedzaniem i postanowimy się troszkę wzmocnić, być może jakąś ciepłą herbatką. Tak. Trzej panowie na rowerach, trzech panów wódce, nie licząc psa i wino truskawkowe. A w tle ktoś gra na perkusji. A, tu jest garaż w ogóle. Tak dosyć ciekawie wkomponowany w ten budynek. Ten budynek, w sumie już teraz nie wiem, czy jest to jakiś oryginalny stary budynek, bo Jaśliska w ogóle słyną z drewnianej zabudowy miejskiej. Tutaj widać te domy. I tam wcześniej w takiej uliczce, którą się dochodzi do kościoła, są też drewniane domy piękne. A ten budynek ma takie nowoczesne garaże i w tym garażu zdaje się, tak brzmi, jakby odbywała się jakaś próba jakiegoś zespołu. Niesamowity klimat. Przede wszystkim widoki na każdym kroku gdzieś tam prześwitują Beskidy. I te mgiełki unoszące się po tym dzisiejszym deszczu nad tymi górami, to jest nasza nagroda za naprawdę ekstremalny dzień. Ekstremalny dzień, było strasznie. I w pewnym momencie było strasznie, a i wcale już nie fajnie. Ale najlepsze jest to, że teraz jest fajnie.
I to jest nasza nagroda za ten ciężki dzień. Kuba Mroczyński niniejszym serdecznie poleca Jaśliska. A na tablicy było napisane Posada Jaśliska. I teraz nie wiem, czy to jest pełna nazwa miejscowości, czy też Posada to jest jakaś, jakiś przyczółek Jaślisk. To szczerze mówiąc nie wiem tego. Miałem wrażenie, że to są właśnie Jaśliska, ale Posada Jaśliska to może jakaś część Jaślisk. Nie, przepraszam, ta próba jest tutaj gdzieś. To nie ten garaż, który pokazywałem wcześniej. No jest tu niesamowicie. Czuję się tu nic dziwnego, że kręcone są tu różne filmy. Tak jak Boże Ciało słynne też było tutaj kręcone. Na rynku są kadry z trzech filmów. Jeszcze trzeci niewymieniony przeze mnie to Twarz. I jeszcze jakiś chyba czwarty film był. Ale ten czwarty to już był całkiem nowy, w 2022 nakręcony. Proszę, jak się ładnie przechadzają poczciwi dżentelmeni po ciężkiej rowerowej wycieczce. I bar Czeremcha, czyli właśnie ta filmowa Galicja. To zupełnie niespodziewane miejsce w takiej miejscowości na końcu świata, bo jest to knajpa, którą równie dobrze można by było znaleźć w każdej europejskiej stolicy i w każdym europejskim dużym porcie, na przykład w nowoczesnych miastach. Jest to po prostu hipstersko, ale zapytałem obsługę i okazuje się, że nowa odsłona tego baru, to chyba bar był zawsze, ale nowa odsłona tego baru jest zrealizowana przez panią z Poznania. Tak jakoś poczułem się właśnie troszkę jak u siebie, jak szedłem do tego baru. I bar serwuje, słuchajcie, wino bezalkoholowe. Bardzo dobre. A młodzież, przybywa tu głównie młodzież, właściwie tylko chyba młodzież, ciekawe, gra na pianinie. No, nie chcę się skompromitować, ale taki chyba lekki jazz. Czeremcha w Beskidzie Niskim. Słuchajcie, to jest w ogóle odkrycie stulecia. Dzisiaj ruszyliśmy stąd, czyli z Zagrody Chryszczatej w Smolniku nad Osławą i tutaj dojechaliśmy do drogi wojewódzkiej, którą pojechaliśmy aż do Komańczy. No nie jest daleko, ale warunki były takie, że wydawało się to jak co najmniej koniec świata. Widoki były piękne, oczywiście, tak już mówiłem, ale warunki straszliwe. Skręciliśmy w lewo w Komańczy. No i to była droga przez mękę, naprawdę. No ale jest już ok. Naprawdę powiem wam, że jest to niesamowite, jak bardzo zwykły wiatr z deszczem potrafi człowieka zniszczyć po prostu. Zniszczyć totalnie. Także tutaj sobie dojechaliśmy do, tak jak mówiłem, najpierw jest Posada Jaśliska, a później są Jaśliska, gdzie przy rynku mieści się adres 59A i tutaj w takim domku śpimy. Jaśliska, była taka piosenka YouTube, Where the streets have no name, czyli tam, gdzie ulice nie mają nazw. I akurat Jaśliska są właśnie takim miasteczkiem. To jest niesamowite, bo one nie są wcale takie małe. Jest to takie po prostu miasteczko, a tutaj domy mają adres na zasadzie Jaśliska 59 na przykład. Niesamowite, bo spokojnie by się wydawało, że mogą to być nazwy ulic, których po prostu nie ma. Tutaj ulice nie mają ulic jak... ulice nie mają nazw tak jak w piosence YouTube. To jest jakiś kosmos w ogóle. No, ale tak właśnie jest w Jaśliskach. Jaśliska są kosmiczne, naprawdę. Polecam. Myślę, że nie będziecie żałować. A nasz pokój, właściwie nasz salon,
Wygląda tak. Koledzy śpią na górze, ja postanowiłem spać jednak w salonie, bo tam jest trzyosobowy pokój i jest tam trochę duszno. Także ja tu się usadowiłem na kanapie, rozłożyłem sobie matę samopompującą na materac, na kanapie, która tu się znajduje. To jest w ogóle rozwiązanie, które polecam, i matę samopompującą zawsze mam ze sobą. Jeśli na przykład nocuję w jakimś hotelu, który nie jest jakiś sprawdzony i jest szansa, że będzie tam niewygodne łóżko, no to kładę sobie taką matę po prostu na łóżku i na tym śpię. I to się mega sprawdza. Matę można bardzo mocno nadmuchać i będzie naprawdę twardo i przyjemnie. I śpiwo sobie rozłożyłem. Wszystko było suche, także parówy również dały egzamin. No i tutaj od dobrych 3 godzin uskuteczniamy suszenie ciuchów i przestawiamy je z kąta w kąt, tak żeby wszystko wysuszyć, i rzeczywiście to się udaje. To jest niesamowite, jak pięknie to wszystko schnie na takim ogniu. Także tym samym, może nie widokiem zachodzącego słońca, jak to kiedyś miałem w zwyczaju, ale widokiem na ten kominek. Żegnam się z wami, jeśli obejrzyjcie do końca tę część. Nie wiem, jak ona jest długa. To jak zwykle serdecznie was pozdrawiam.